Cześć, witajcie w kolejnym teście. Dziś testujemy wosk Premo Carnauba Can. Każdy wosk jest testowany pod kątem długości ochrony, właściwości show and shine, łatwości aplikacji i efektu hydrofobowości. Przejdźmy zatem do opisu producenta i ceny produktu. Cena 99 zł za 200 g. Opis producenta. Carnauba Can jest doskonałym woskiem, który nie ma sobie równych pod względem jakości, ochrony oraz pięknego wyglądu, jaki nadaje samochodowi. Stworzony z najlepszych dostępnych składników, zawiera w sobie olej z brazylijskiej palmy Carnauba. Przejdźmy zatem teraz do instrukcji użycia według producenta. Powierzchnia powinna być bardzo dokładnie oczyszczona. Dwie lub więcej cienkich warstw da lepszy efekt niż jedna gruba. Nawieź trochę wosku na dłoń lub aplikator, a następnie rozprowadź na powierzchni kolistymi ruchami. Pracuj na fragmentach samochodu, pozwól wysnąć przez 5 minut, następnie wypoleruj ścierką z mikrofibry. Szkoda tylko, że producent nie podał ilości procentowej zawartego wosku Carnauba, który jest najtwardszym naturalnie woskiem i najbardziej ekskluzywnym składnikiem naturalnych wosków samochodowych i syntetyczno-naturalnych hybryd. Przejdźmy teraz do oceny wosku pod względem konsystencji i zapachu. Zapach delikatnie woskowy. Konsystencja tłusty wosk. Teraz przejdziemy do nałożenia produktu. Pamiętajcie o tym, że nasz element był uprzednio przygotowany do nałożenia wosku i jest wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Nie posiada na sobie również innych produktów, tym bardziej o charakterze konserwującym. Produkt nakładamy na aplikator i zaczynamy woskować. Nakładamy cienką warstwę na czas określony przez producenta, czyli 5 minut. Oczywiście możemy sprawdzić to organoleptycznie przez przetarcie palcem i sprawdzeniu, czy tłusty film zdążył wyschnąć. Już przy samej pracy widzę, że wydajność wosku jest bardzo wysoka. Wystarczyło jednokrotne nałożenie na pad i możemy spokojnie nałożyć wosk na całą maskę. Pamiętajcie, że każdy wosk, jaki testujemy, robimy to zgodnie z sugestiami producenta, tak aby sposób działania był zawsze jeden, zalecany i preferowany. Wosk jest już nałożony na naszą środkową część maski. Nie był to proces trudny, jego aplikacja była łatwa i przyjemna. Nasz wosk już wysechł, przechodzimy zatem do starcia. Oczywiście wycieramy nasz lakier bardzo delikatnie, dlatego że sama mikrofibra również może go porysować i również nie chcemy negatywnie wpłynąć jeszcze na w miarę świeży wosk. Wosk był łatwy w aplikacji i łatwy w wypolerowaniu, nie pozostawił ciągnącego się tłustego filmu, rzeczywiście wysechł i mogliśmy go z łatwością wytrzeć, dotrzeć, tak aby pozostawić zabezpieczoną powierzchnię. Aplikacja wosku sprawiła, że nasza powierzchnia jest bardzo śliska, a sam kolor posiada mocniejszą głębię. Sprawdźmy teraz efekt hydrofobizacji. Efekt hydrofobowości występuje, tak jak widzieliście, pięknie odpycha wodę, kropelki mają równy kształt. Jest to również pierwsza część naszego testu. Teraz czas na test długodystansowy, w którym sprawdzimy czas ochrony wosku. Nasze auto będzie myte tylko i wyłącznie chemią neutral pH, która nie wpłynie na skrócenie ochrony naszego auta. Tymczasem dzięki, że oglądałeś test. Jeżeli kanał Tobie się podoba, wciśnij łapę, daj suba, zostaw komentarz. Piona.